bogaty hodowca czuje się bezkarnie. Jestem wolnym człowiekiem jak ty. Mogę powiedzieć nie. Chcę zniszczyć swojego sąsiada. Ta droga jest zamknięta. Może dałby zastaw? Znęca się nad jego końmi. Doprowadza do śmierci żony. Chryste. Masz 2 tygodnie, żeby je wyleczyć. John Cusack postanawia się zemścić. Bez litości. Jutro o 20:10 w Siódemce. They took me away from my child and wife. Zwiał z rodeo na oczach naczelnika i gubernatora. Mam gdzieś twoją żonę? Jedzie do Meksyku spotkać się z żoną i śmiertelnie chorym synem. Cholera. Dostaną cię żywego lub martwego. Ściga go Kirk Douglas. Dopaść Ediego w czwartek o 20:10 w Siódemce. Najważniejsze dzieci odpoczywają w Betaville. Bardzo chciałem poznać córkę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tymczasem kosmici chcą opanować Ziemię. Mam tu zrobić coś, co na zawsze zmieni wasz świat. Przejmują kontrolę nad światem dorosłych i biorą na cel dzieci. Przerwać akcję. Ale młodzi Ziemianie nie poddadzą się bez walki. Betaville. Sobotę o 11:50 w Siódemce. Sanitariusze, lekarze, piloci pracują w lotniczym pogotowiu. Co w tym niebezpiecznego? Groźne wypadki. Pewnie ktoś jest w środku. Dramatyczne akcje. Sytuacje mrożące krew w żyłach. Gotowe? Medikopter 117. W niedzielę o 19:10 w Siódemce. Trzęsienie ziemi. Christine, co robisz? Nie. To świetna okazja, by popełnić morderstwo doskonałe. $42,5 miliona. Niezłe przedstawienie. Ale Monk nie dał się zwieść. Skąd wiedział, że jest wdową? Nie masz ochoty zażaleć? Teraz musi zapobiec kolejnej zbrodni. Nie parkuj tu. Detektyw Monk. W niedzielę o 22:35 w Siódemce. W tym tygodniu w Siódemce. We wtorek John Cusack i John Goodman. Krzywda i zemsta na rancho. Bez litości. W środę Kevin Costner i Elijah Wood. Dzieci i nienawiść w Ameryce. Wojna. Piątek. Lance Henriksen. Miłość i honor na Dzikim Zachodzie. Jesień rewolwerowca. W sobotę. Al Pacino. Cameron Diaz. Dennis Quaid. James Woods. Życie i kariera na boisku. Męska gra. W niedzielę. Demi Moore, Woody Harrelson, Robert Redford. Pieniądze i zaufanie w Las Vegas. Niemoralna propozycja. Przeżyj tydzień z Siódemką.